Witamy bardzo serdecznie. Pierwszy odcinek Cafe Redbox, Adam Komin, Andrzej Rostropowicz. Jesień 2016 rozpoczęta, chociaż za oknami raczej lato, ale to dobrze, bo przynajmniej się dużo fajniej na ten Rapid przyjeżdża. W pierwszy tydzień ta pogoda trochę w kratkę, bo poniedziałek taki średni, potem coraz ładniej, no i czwartek już naprawdę bardzo ciepło, słonecznie, fajnie na Rapidzie, aż się przyjemnie te mecze oglądało. Dużo ich nie było, ale jednak ruszyliśmy z 20 na trawie sztucznej boiska Rapid sezonem Ligi Redbox. No, ruszyliśmy trochę z zamieszaniem, jak zwykle. Ktoś się wypisał, ktoś się wpisał. Takie najnowsze wpisy to wczoraj zauważyliście 13 drużynę w Ekstralidze, to jest Węglosmyk, tylko pod zmienioną nazwą. Oni już praktycznie mówili, że no, że nie, bo nie dadzą rady, a jednak ten 20 jubileuszowy sezon będą się bawić z nami, co nas bardzo cieszy. Tutaj jeszcze nie wszystko jest na stronie, ale wraca do Ligi Finimondo, do drugiej ligi. Także no cały czas ktoś się wpisuje, cały czas jeszcze ktoś myśli o tym, żeby przyjść. Zapraszamy serdecznie. To, że wystartowaliśmy, to nie znaczy, że już nie przyjmujemy nowych zespołów. Przyjmujemy. Ja do niedzieli jeszcze czekam na zgłoszenie paru zespołów. Już tu nie będę mówił nazw, bo nie chcę tu zapeszać. Ale może się jeszcze coś zmieni, także ten tydzień jeszcze sobie dajemy. Natomiast na pewno na następny Cafe Redbox, w przyszły piątek, to już będą podane te zmiany terminarzowe, nie terminarzowe, a regulaminowe, jeśli chodzi o awanse, spadki. To, co żeśmy mówili w Cafe Redbox na live'ie w któryś dzień, od razu gdzieś tam przyniosło efekt w postaci no, kilku SMS-ów, wiadomości gdzieś tam na nośnikach internetowych, że jesteście za tym, żeby w przyszłym roku, czyli wiosną, były 3 albo 4, ale grupy 15-zespołowe, także tak będzie skonstruowany system spadków i awansów, by i Ekstraliga miała 15, i pierwsza liga, i druga liga 15 lub więcej, to zobaczymy, jak to będzie. Mówisz o Ekstralidze. Europrestiż, Fachur Kwieciński. Ostrzyliśmy sobie pazurki na ten mecz. Ostrzył sobie pazurki na ten mecz Tomasz Kwiotek i jego Fachur Kwieciński. Przypominam, to jest Beniaminek. Stary klub PAP pod piątką. Porażka 6-7 z Europrestiż. Starzy wyjadacze. Nie dali rady ci zawodnicy Beniaminka właśnie im. Ja jestem naprawdę bardzo zaskoczony, nawet z perspektywy kilku dni, że Fachur Kwieciński już na starcie poznał, czym jest Ekstraliga. No na pewno to była pierwsza niespodzianka, bo Europrestiż, no, firma znana, też 20 sezon w Redboxie. No ale no nie oszukujmy się, 20 lat i to praktycznie no, trzon tego zespołu, 20 lat, 10 lat. Już sobie dodałem 10 lat. 10 lat i trzon tego zespołu taki sam, także no lat... 10 lat starszy. Tak, no to się tak wydaje, 10 lat, no to jest szmat czasu. No natomiast tutaj Tomasz Kwiotek dalej w ofensywie, tych transferów troszeczkę nowych i też myślałem, że zaczną od zwycięstwa, jak tu pokazuje życie, jak sam Tomek Kwiotek nam tu mówi, bo sam widzi, że on tu dość często zagląda, że to już jest, no niestety, ale tu trzeba powalczyć i nie ma co błędów robić, a błędów trochę tradycyjnie, jak na ten zespół w obronie było. No pomijając to, że naprawdę dobre spotkanie zagrały po Prestiż, pierwsza bramka Łukasza Wojcieszaka, no to palce lizać, to też tutaj Tomek Kwiotek tutaj mówił, że to na uderzenie mistrzowskie, także no pogratulować i czekać na kolejne występy Europrestiż. Dodam tylko, że tą bramkę na 7-6 strzelił Kacper Zawadzki w momencie, kiedy Fachur Kwieciński dogonił Europrestiż. Są pierwsze 3 punkty, naprawdę duże brawa Europrestiż, może to będzie ten sezon, kiedy dołączą do tej drużyny, do tych drużyn z pól medalowych. Zakłady Mięsne Silesia, drugi Beniaminek, grał w środę z Estuning i o dziwo, bardzo wysokie zwycięstwo Estuning, o dziwo, bo zakłady miały dosyć mocny skład, był Pieniążek, Boksa, chyba wszyscy najlepsi, aczkolwiek ci wszyscy najlepsi byli na boisku, bo na ławce rezerwowych nikogo. Ale nawet dopóki, kiedy ten mecz jeszcze nie był w takim ostatniej swojej fazie, czyli po pierwszej połowie już było 5-1, naprawdę pokaz piłki Estuning, też niespodzianka, że aż tak fajnie grają i tak wysoki wynik z bądź co bądź wicemistrzem pierwszej ligi zrobili. Był tu dzień przed meczem swoim pierwszym kapitan ZSM Zakładów Mięsnych Silesia i mówił, że ma kłopoty kadrowe, mówi kurczę, no ciężko zebrać ludzi. Mówi, młodzież nie chce, starsi już nie mają sił i no nie ma złotego środka, ale ja wierzę, że on sobie poradzi i gdzieś ta pierwsza porażka no skonsoliduje, zmobilizuje go przede wszystkim do tego, żeby jeszcze poszukał gdzieś grajków,
No i się odbije troszeczkę, bo nawet na Beniaminkę taka porażka to nie przystoi dwucyfrowo na dzień dobry. No ale tak jak mówisz, jak nie ma składu, no to z pustego i Salomon nie naleje. Łukasz Żyzga, sam kapitan Tuning OM, dwie bramki strzelił, Wąsik 4, naprawdę fajny start sezonu. No i oby tak dalej, no wiadomo, że jak się fajnie startuje, to czasami siłą rozpędu można nawet utrzymanie sobie załatwić, bo to tam 3-4 mecze i to już jest bardzo blisko. Także zobaczymy, jak będzie dalej. No już w poniedziałek kolejny mecz z Tuning, no i zobaczymy. K-Designer Auroland, trzeci Beniaminek i trzecia porażka Beniaminka. Auroland przegrywa z K-Designer, natomiast bardzo dobry występ Aurolandu. Tutaj Radosław Skupień świetnie w pierwszej połowie sobie radził na tle, no bądź co bądź, jednego z głównych kandydatów do medali. Porażka, ale naprawdę jestem zbudowany postawą Aurolandu. Ławka pękała w szwach, a to w tym zespole naprawdę rzadkość. Kilku nowych zawodników dokoptowanych, ale ten trzon zostaje. Jest Jurok, jest Caputa, wreszcie Tomek wraca po tych nieprzyjemnych kontuzjach. Jest Efej, który tutaj organizacyjnie i tak mentalnie trzyma ten zespół w garści. Naprawdę myślę, że to może być dobry sezon, natomiast no, inauguracja na tle K-Designer to jeszcze nie ta liga. Znaczy, mi się podoba mariaż w ogóle Caputy z Efejem, bo nie dawaliśmy im szans za dużych. No tak różnie bywało, Efej próbował to tu, to tam, no nie wiem, widocznie swój trafił na swego i im to fajnie wychodzi, no bo co prawda zaskakujące to była największa chyba niespodzianka w zeszłym sezonie, ale jednak awans do Ekstraligi i jak widać, no porażka z K-Designer 3-6 ujmy nie przynosi. Zwłaszcza, że zespół Aurolandu troszeczkę się musi przestawić na grę w klatce, bo to jednak troszkę inna gra. Także no podoba mi się. To mi się podoba ta charyzma, o której wspomniałeś, Efeja, którą wlewa w serca innych chłopaków z Aurolandu, a i taka konsekwencja Caputy, który też bądź co bądź od początku Redboxa w Redboxie gra. K-Designer na dłuższą metę wracają do składu Łukasz Jagiełło i Włodarek. No wiemy, że ci dwaj zawodnicy to jest absolutna czołówka Ekstraligi. Myślę, że oni powinni pociągnąć ten K-Designer ku dużo wyższych miejscom niż w poprzednich sezonach. No myślę tutaj o tytule mistrzowskim, który trzeba odzyskać, bo kilka sezonów temu to K-Designer było na czele. No już końcówka poprzedniego sezonu pokazało, że zespół ten jest na właściwych torach, tam się gdzieś tam ukształtowała ta kadra, ten trzon, który od czasu do czasu jest tylko polepszany, tak może brzydko czy tam jakoś powiem, natomiast no tam Trzeciok, Wronowski i tam jeszcze kilku by szło innych zawodników wymienić, no ale to są właśnie ci, którzy ciągną grę tego zespołu i już koniec, myśmy całą końcówkę poprzedniego sezonu mówili, że gdyby nie te pierwsze wpadki, dwa pierwsze mecze, które były z Kungerbudem, z Kokocińcem, to mogło być różnie w końcówce, no a tutaj od początku pokazuje K-Designer, że skład ma, a jak ma, no to według mnie się włączy o walkę o podium. Czekamy na pierwsze mecze mistrza i wicemistrza poprzedniego sezonu, czyli Hungerbudu, Kokocińca. To już przed nami w najbliższych dniach, tygodniach. Pierwsza liga WSD, Skup Mieszkań 5-4, zwycięstwo WSD. Ciężkie z perspektywy takiej, że tutaj Damian Malik, ten wicekrusz Strzelców z AKF-u, już nieistniejącego u nas w lidze AKF-u, przychodzi do WSD. Kilku nowych graczy, ale Skup Mieszkań też nie próżnował w lato, dokoptował do swojego składu kilku naprawdę tych czołowych graczy Ekogazu, bo jest Kuc, Sieja, Kowalczyk, naprawdę fajnie to wygląda, no i minimalna porażka z WSD, które wydaje mi się tutaj jednym z głównych faworytów do mistrzostwa. No przed meczem, ja to mówiłem w live'ie, że Przemek mi się pytał, jak tam Skup Mieszkań, ostrzegałem go przed tym zespołem, bo oni już w drugiej lidze pokazywali, że grać potrafią, jak się wspinali na wyżyny, a wzmocnieni zawodnikami Ekogazu, którzy są obyci grą w Ekstralidze. Na hali chyba razem grali. Tak, no to musi być mocny zespół i to potwierdził. Potwierdził też to Przemek po meczu, mówi, że kurde, piekielnie mocny zespół i bardzo szczęśliwy był z tych trzech punktów, bo mówi, że no dużo nie brakło, żeby tych trzech punktów nie było, a szkoda. A Skup Mieszkań, no to porażka, tak jak mówisz, z jednym z głównych faworytów, aczkolwiek dla mnie też Bonito Murski to też jest faworyt do awansu, także tych faworytów tu jest troszeczkę, no ale nie wiem, czy nie cztery zespoły będą awansować, także myślę, że zgodnie gdzieś tam podzielą się tym awansem, a przy okazji powalczą, stoczą ostry bój o te pierwsze, drugie, trzecie miejsca, czyli o te największe puchary.
Pojedynek Beniaminków, IKA Serwis, MPFC na korzyść MPFC. Dlaczego? Bo wreszcie eksplodowali Kuśka, Masiewicz. Wreszcie mówię dlatego, że w pierwszej lidze, pamiętamy, MPFC jeszcze niedawno było w pierwszej lidze, spadało z tej pierwszej ligi i tam głównym takim naszym problemem z MPFC, dlaczego się nie utrzymali, było to, że ci napastnicy nie potrafili się odblokować na zapleczu Ekstraligi. W tym pierwszym meczu po powrocie do pierwszej ligi udało się odblokować i Kuśka, i Masiewicz zrobili swoje. No jest 7-3 na tle IKA Serwis, które no jeszcze w ten sezon nie wyszło. No nie weszło, nie chcę tu o składach może za dużo mówić, ale w tym tygodniu to w ogóle się rzucało w oczy, że składy są duże wszystkich zespołów. Tu chyba w tym tygodniu jedynym zespołem, który narzekał na brak ludzi, to były Zakłady Mięsne Silesia, bo tak generalnie jak się chodziło po tych boiskach, to strasznie dużo ludzi za bramkami. Strasznie może nie, ale tak przyzwoicie, 3-4. Czyli widać początek sezonu, to tutaj też nie wiem, czy to na garb zgrania, no trudno to zwalać, bo IKA Serwis jednego zawodnika dopisało. Na ławie było chyba ich z 5, także no nie wiem, z czego to wynikło, że tak jakoś, no to jakby nie zaskoczył ten zespół od początku, natomiast zaskoczył MPFC. O tym też żeśmy na live'ie dość dużo mówili, także nie będziemy bić piany, ale gratulacje, bo to fajnie sezon zacząć od zwycięstwa. Tak, szczególnie, że planem MPFC jest utrzymanie. Myślę, że te plany powinni troszeczkę zacząć rewidować na jakieś takie bardziej ambitne. Atria, KTG Śląsk. Krzysztof Baron, nowy gracz KTG, dopisany, bardzo pięknie nam się tu przedstawił. 3 bramki strzelił, zwycięstwo 6-3. Wydaje się przekonujące, ale sam mecz był bardzo wyrównany praktycznie do ostatnich minut. No te ostatnie minuty to są, bo te dwie bramki na 5-3, 6-3 padły w 3 minuty do końca. Natomiast no wcześniej KTG już 3-0 prowadziło, przy chwilę przed końcem pierwszej połowy 3-1, a potem się zrobiło 3-3, także tutaj mogło być różnie i no suchy wynik tutaj nie bardzo nie odzwierciedla to, co działo się na boisku, no bo to tak, no remis mógł być spokojnie, a nawet jakby był w drugą stronę ten wynik, to też chyba by nikt nie miał pretensji. Jedni, drudzy powalczą o tą pierwszą czwórkę, naprawdę fajnie wyglądali piłkarsko na tym meczu. No fajnie, no aczkolwiek patrząc tutaj w te tabelki, no to tu o pierwszą czwórkę stoczy się ostry bój. Bonito, mówiłeś już, zachwalałeś Bonito, tak, z Old Boys Zabrze 15-3 i to nie jest, proszę Państwa, jakiś błąd, czy fakt, że Old Boysi nie mieli ludzi, mieli całkiem mocny skład, byli Szymczak, był ten bramkarz sezonu w poprzednich rozgrywkach, byli ci doświadczeni zawodnicy, ale na tle Bonito, które prowadził Kamil Rekowski, strzelec aż 8 bramek, no to było za mało. No ta doskonała w zeszłym sezonie obrona i poukładana obrona Old Boys Zabrze, no została rozsypana w tym meczu. Muszą jak najszybciej powrócić do tego, co grali wiosną, bo może być ciężki sezon. Powiedziałeś chyba wszystko, no Bonito zagrało naprawdę mecz super. Może to dlatego, że Bonito jest gdzieś tam przyzwyczajone do gry w tej mniejszej klatce. Old Boysi raczej mniej są, bo jeszcze w Ekstralidze nie grali. No aczkolwiek trudno tu zwalać wszystko na boisko. Nie chcę być tymi, którzy zwalali ten taki przegrany remis reprezentacji Polski na to, że grali na sztucznej, bo dla mnie to jest totalna bzdura. Nie byłem na Rapidzie, nie widziałem, no natomiast no wysokość porażki Old Boysów mnie zaskakuje, bo przecież oni w tej obronie całkiem nieźle grali i nie wiem, czy to po prostu mecz się tak ułożył, że się posypali, czy po prostu Bonito jest tak mocne, że nie do zatrzymania. No zobaczymy w kolejnych meczach. Póki co to Bonito, MPFC, KTG, WSD to są drużyny z 3 punktami. Jeszcze nie grali Demetics, Inwet, Nieobliczalni, Wolf, Sigma, Dara. Tak jak mówisz, kupę tutaj mamy kandydatów do pierwszej czwórki. Na pewno tutaj większość meczy będzie bardzo zacięta. Drugie ligi, zaczynamy od grupy A. Maflow, Gladiators, Rockwell Automation, 1-1 remis. Tymoteusz Tomsia dla Maflow, Grzegorz Siemek dla Rockwell. Nowa drużyna, całkowicie nowa, nikogo tutaj nie znamy. Fajnie na tle Rockwell zagrali, no bo Rockwell stary wyjadacz, a skład też dopisywał. No jak widać, nowe siły zawsze są nieobliczalne. To trudno mi rokować, czy to była niespodzianka, czy to tak jakiś zasłużony remis nowego zespołu. Poczekajmy na kolejne występy, zobaczymy, co ten zespół prezentuje, bo to tak trudno po jednym meczu rokować. No Rockwell pokazał to, co zawsze, no, że to jest taki solidny zespół, który poniżej pewnego poziomu nie schodzi.
Na pewno dobrą wiadomością jest to, że Rockwell ma kadrę i jeżeli ta kadra się utrzyma, no to może być dobry sezon. FC Ponal, FC ZS1, zwariowany mecz, aż 8-8. Arkadiusz Mrochen na pierwszym froncie, można powiedzieć, dwie bramki w samej końcówce, dające remis, no włącznie w całym meczu 5 goli. No Mrochen, naprawdę szkoda, że ZS1 to tak chyba na dobre zostało w tej drugiej lidze, bo bardzo chciałbym go zobaczyć w pierwszej lidze na tle trochę lepszych zespołów, no bo to jest naprawdę drugoligowiec, już pewnie znowu murowany kandydat do szóstki sezonu drugiej lidze. No może go zobaczysz za rok, za pół roku, w kolejnym sezonie, bo tak jak mówię, tych awansujących będzie więcej i tutaj no zacząłeś dobry wątek, bo ZS1 był taki wątek, żeby przeszedł do pierwszej ligi z któregoś tam miejsca, mówią nie, bo się czują za słabi, a mi się wydaje, że to nie ma co się obawiać. Wy też kiedyś weszliście bardzo kuchennymi drzwiami i też żeście pograli, spróbowali się, no przecież tu nie chodzi o to, żeby tylko wygrywać, no ale gdzieś się wspiąć na wyższy poziom, zobaczyć jak tam się gra, zwłaszcza, że wiosną, no jeśli tych drużyn awansuje, nie wiem, 5-6, no to trudno się bać czegokolwiek, no trzeba po prostu podjąć rękawice i grać, no taka będzie reorganizacja i myślę, że wszyscy na to się zgodzą. No, natomiast tu chciałem się zatrzymać, no nie, że dłużej, ale po nalewce to zespół, który robi naprawdę postępy z sezonu na sezon. No to przepraszam, się przerwa, ale tu mieli wygraną w garści, no 2 minuty do końca i 8-6. No taka jest piłka, no gra się... Taki jest Mrochen. Taki jest Mrochen, to dwa, no ale tu ciekawe transfery widzę we FC Ponalewce, ciekawą pracę, no tak jak na początku, jak zaczynali tutaj grę w Redboxie, to takie troszeczkę niepoukładana drużyna była, tu było z trzech kapitanów, każdy mówił co innego, ja nie wiedziałem jak terminarz robi, ja ten taki troszeczkę bałaganu studenckiego, że się tak wyrażę, bo to wtedy, tak przynajmniej oni twierdzili sami studenci, natomiast nie wiem, czy pokończyli te studia i troszeczkę okrzepli, czy w ogóle zrozumieli o co chodzi w lidze Redbox, tak coraz bardziej poukładana i ten zespół jest, transfery takie jakieś przemyślane. Radosław Kępa na między innymi hat-tricka w tym meczu Szczeniu. No bardzo mi się podoba, tam do tyłu jest dobry zawodnik też, nie wiem, zakupiony chyba nie, ale jest prowadzony, także no jestem bardzo ciekawy, bo no, choćby na kanwie tego, że w turnieju bardzo ładnie zagrali, no każdy się troszeczkę uśmiechał na to, że FC Ponalewce się wpisuje do turnieju, gdzie tacy tuzy jak Kokociniec, Hungerbuc czy Pap pod piątką, a oni zaszli bardzo daleko, naprawdę, także... Ja tutaj widzę, że taka mogą sprawić niespodziankę. Mówisz o transferach, takie też przeprowadził Łukasz Minko i jego kawiarnia za szybą. Naprawdę kilku fantastycznych zawodników, między innymi Łukasz Guzy, hat-trick w meczu z trzynastką. Trzynastka powraca, Knac Pyrnufelag już nie istnieje. Ten zaciąg islandzki został, no już nie gra, nie będzie się pojawił w Redboxie. Trzynastka wraca do ligi i wraca porażką właśnie z kawiarnią za szybą. Świetny Łukasz Guzy, hat-trick. No nie gra już Torpedo Wełnowiec, ale Minko pozbierał naprawdę kilku fantastycznych graczy. Powtarzam się, między innymi właśnie ten Guzy. Jeżeli ten skład się utrzyma, to ja widzę ich na podium. I to już dzisiaj deklaruję. No zweryfikujemy twoje tam gdzieś przemyślenia, natomiast no jeśli pamiętasz pół roku temu, jak się sezon zaczynał, po pierwszym meczu wszyscy chwalili ten zespół z Wełnowca, tu część z nich przeszło do kawiarni, także trudno tutaj nie chwalić ich po kolejnym meczu, dobrym meczu. Słowo o trzynastce, bo nie wiem, czy to już mówiłem w programie, trzynastka w zeszłym roku grała pod inną nazwą i awansowała do pierwszej ligi, no niestety kapitan tego zespołu Piotr Pochciał zadzwonił i powiedział, no sorry, no drużyna się rozsypała i po prostu mam całkiem nowy zespół i ja oczywiście chcę grać, ale jako powrót do nazwy trzynastka od drugiej ligi, no tak też się zdarza i to też musieliśmy zrozumieć. No jak widać troszeczkę racji mam, bo już w pierwszym meczu 3 punktów nie osiągnął, także gdzieś, no, gdzieś tak się stało. Niemniej jednak cieszymy się, że trzynastka gra, bo to też stary wyjadać Redboxu. Póki co jeszcze swoich meczy nie rozgrywali Golden Team, to jeden z faworytów, myślę, do awansu. Kamikadze również, Norma i Śląsk. Jestem ciekaw, te dwa ostatnie zespoły, w jakim składzie przystąpią do tych najbliższych rozgrywek. I grupa B, Incognito, Tajfun. Na dzień dobry, Incognito. Przypominam, to jest drużyna braci Kołodziej.
Pawła i Krzysztofa. Krzysztof to jest kapitanem oficjalnie przynajmniej, a Paweł to myślę tak na boisku ciągnie tą grę do przodu. Wygrana z Tajfunem 4-2, tam mamy w Tajfunie Rygola i Możdżenia z FC Zawodzie, potem Sewitel, też znanych dobrze tutaj zawodników, ale na te incognito nowy twór na bazie graczy FC Chupacabry byłych nowy padł blado. Blado, nie blado, 4-2 to im nie czyni, no natomiast no, musi być incognito mocne, skoro Tajfun pojechał i to Tajfun w składzie ze wzmocnieniami, to incognito musi być mocne, aczkolwiek jak myślę, że obydwie te drużyny włączą się do walki o awans, bo na to zasługują. Sewitel Intercity 8-1, Sewitel wraca do Redboxu, no stary dobry Sewitel w tym meczu, zobaczymy na jak długo, bo wiemy jaka przeszłość była drużyny Piotra Maduzi. Ciągnie się ta fama niedokończonych sezonów za Piotrem Maduzią, on zawsze bardzo chce, a przeważnie to było super początek, a potem już coraz słabiej, odcinane te kupony od sławy. No mam nadzieję, że w tym roku tak jak zaczął, tak skończy i tego jemu życzę i innym uczestnikom drugiej ligi grupy B również. Intercity zaczął słabo ten sezon, kurczę, żeby się nie powtórzyło tak jak w poprzednim, że naprawdę fajną piłkę grali pod koniec, aż wtedy te straty były za duże, żeby coś osiągnąć. Cóż mogę powiedzieć, bardzo, bardzo porządny zespół i bardzo taki wesoły i bardzo, no, jego nie można nie lubić. No a życzyłbym mu chyba każdy, żeby wygrywał, no ale nie każdy może wygrywać i choć on potrafi, naprawdę potrafi wygrywać, to tak jakoś nie zawsze mu to łatwo przychodzi. No, mam taką samą nadzieję jak ty po prostu. Zobaczymy, pewnie jedną, dwie niespodzianki Inter spełni w tym sezonie. Projekt z ATN-em 3-5, wygrana ATN-u 3-2, tutaj projekt prowadził do przerwy, ale w drugiej połowie ATN wziął się w garść. Świetny Mateusz Garczyński strzelił na 4-3 bramkę. Fajne połączenie, bo kilku nowych zawodników, takich młodych, naprawdę wybieganych, dodanych do Siekiery, do Rygola, do Dębskiego i Kopca, naprawdę fajna mieszanka. Ciężki mecz z projektem wygrany, to na pewno napędzi ATN chyba ku walce o medale, bo jest predysponowany ten zespół ku temu. Chyba jedyny cel tego, bo to tam te trzy takie, wydaje mi się, głowy, które rządzą, dzielą, to taki trójgłowy smok troszeczkę, bo i Siekiera, który gdzieś tam można chyba nazwać go śmiało założycielem i Rygol, który cały czas pomaga tej drużynie i nawet rezygnując z gry kiedyś tam w Ekstra, a teraz w pierwszej lidze na rzecz ATN-u. No i ten Tomasz Kopiec, który wprowadził dużo świeżej, nowej krwi, bo gdy ATN w zeszłym sezonie chylił się, można powiedzieć śmiało chyba do upadku, bo na mecze w czterech czy w pięciu przychodzili, to ten Tomasz Kopiec gdzieś tam pozałatwiał grajków i tak troszeczkę porządził i co mi się podoba. Poustawiał po swojemu troszeczkę i to właśnie ta taka trójzębność władzy, tak to może nazwę dziwnie, spowoduje to, że ATN powinien się liczyć w walce, bo widać tą charyzmę na boisku, tam jeden drugiego bardzo motywuje i to tak pozytywnie. No, może nie jest to wirtuozeria jakaś gry, ale na pewno serca tym chłopakom nie brakuje, a ja to zawsze cenię bardzo i bardzo mi się to zawsze podoba. Sportspub Kasacja, nowy twór, Aleksander Rutkowski, pamiętamy go, SN Progres, też epizod w ATN-ie, zrobił swoją drużynę, no i co, i wygrał ze Sportspubem, który naprawdę kilku fajnych nowych zawodników dopisał do swojego składu, między innymi Mateusza Minko z kawiarni Za Szybą, czy Dawida Jabłońskiego, kiedyś Komandorze, naprawdę fajne, znane tutaj nazwiska, ale jeszcze póki co za dużo kłótni, za mało zgrania, no i Felis nie był zadowolony po porażce z Kasacją. No bardzo delikatnie to powiedzieć, bo Feliz akurat wszedł do mnie na chwilkę po meczu i no program można oglądać o każdej porze, to nie powiem na jakiego wyglądał, ale porządnie był wkurzony, o tak może to w miarę delikatnie powiem. No nie dziwne, no bo po tych wzmocnieniach i po tym jak kończył zeszły sezon i też turniej i to i tamto, no ta jego praca powinna procentować, no. Dużo sparingów oczywiście, 2-3 porażka tam no to jest początek sezonu, spokojnie. Ale rozsierdziło to strasznie kapitana SPFC. Co powiem tak szczerze, też mi się podoba, no bo w końcu jak będziemy przegrywać i schodzić z uśmiechem na ustach, to też nie jest dobrze, nie? Kasacja natomiast fajny debiut, podobnie jak Maflow Gladiators nie przegrali, no oni nawet w odróżnieniu od Gladiatorów wygrali swój mecz.
Nie wiem, czy jeszcze nie za wcześnie, żeby myśleć o nich w kategorii drużyny, która tu powinna rządzić i dzielić, bo jednak trochę tej wody musi w Wiśle upłynąć, zanim w Redboxie zacznie się grać naprawdę na 100% swoich możliwości, ale no nawet nie grając jeszcze 100% swoich umiejętności, a jestem pewien, że jeszcze nie grają, no bo muszą się przyzwyczaić do tych reguł, co tu nas obowiązują, zdołali wygrać, to jest bardzo cenne, są punkty w takiej sytuacji. Cenne, aczkolwiek to, co powiedziałeś, poczekajmy, bo to pierwsze mecze chodzą wszyscy, potem to różnie bywa i teraz wszyscy chodzą, bo jest fajna aura, nie? Każdemu się chce wyjść z domu wieczorem cieplutko, aż się chce trochę człowiek ochłodzić, troszkę zmęczyć, a jak zacznie padać, jak zacznie sypać, jak zacznie mrozić, to będzie już troszeczkę inaczej, także jeszcze z jakimiś tam rokowaniami, kto na którym miejscu skończy, poczekajmy, bo to jeszcze dużo czasu. Czekamy na pierwszy mecz chyba głównego faworyta i murowanego jak dla mnie faworyta w tej grupie, czyli Media Markt Tchórzów, pod warunkiem, że będą chodzić na mecze. Czekamy na mecze Saint Fisherman Stones i Finimondo. Także jeszcze kilka tych nowych drużyn, mam nadzieję, dojdzie po weekendzie. No też mam nadzieję, nawet nie po weekendzie, bo no tak jak mówię, no cały czas gdzieś tam czy SMS-uję, czy mailuję z zespołami. No jest jak jest, no generalnie tych... Ton w ogóle jest taki, że no nie ma młodzieży do grania takiej, bo albo im się nie chce, albo dać im kasę, to leją, bo nie dać, prosić od nich, to mówią, że nie mają. No wierzcie mi, my tu rozmawiamy z Andrzejem, z kapitanami prawie wszystkich zespołów i naprawdę no 90% głosów to jest to, że jak ciężko znaleźć teraz chłopa do grania, który chce, który mu się chce, a nie, że pod niego trzeba 15 MS-ów napisać albo dzwonić 16 razy, to i to jest główna ta bolączka, że do piłki w naszym kraju teraz się strasznie garną, ale 5-6-latkowie tego jest aż w nadmiarze i kluby tego nie umieją robić, natomiast tych takich 20-parolatków jest jakiś niż demograficzny nas dopadł chyba i jest naprawdę ciężko. Szóstka, Michał Grzyb, bramkarz, K-designer między słupkami, Guzy, kawiarnia za szybą Mrochen, ZS1, Baron, KTG, Zawadzki, Europrestiż, Rekowski, Bonito, wszystkich rozmawialiśmy. Najbardziej mi się podobał w tym ubiegłym tygodniu Arkadiusz Mrochen, zresztą ja bardzo lubię jego styl gry, nieraz przeciwko sobie graliśmy, zawsze ogromne problemy, żeby go upilnować, pomimo że gra bardziej z tyłu. A kto dla ciebie? Ja tak przewrotnie, nie ma go w piątce czy w szóstce kolejki, bo po prostu gdzieś przegrałem walkę o niego na rzecz innych, natomiast ja bym wyróżnił Łukasza Wojcieszaka z Europrestiż, bo on zaczął ten mecz kapitalną naprawdę bramką, ale on też cały czas trzymał te tyły, tak jak zawsze zresztą, bo on przeważnie tam jest predysponowany do tego w ogóle i gdzieś tam i doświadczeniem, i jak gra gdzieś w klubie czy coś i naprawdę robił to fantastycznie i dla mnie on jest takim cichym bohaterem tego wygranego meczu z Europrestiż. Pierwszy do zmiany, Wojcieszak. Pierwszy do zmiany w jakim sensie? W szóstce. No, ale in plus, tak. Tak, pierwszy wchodzi z ławki. Dziękujemy bardzo, to był pierwszy odcinek Cafe Redbox. W przyszłym tygodniu gramy od poniedziałku do czwartku. Będzie jaki czwartek, trochę więcej meczy, wtorek, środa, tylko klatka. Zapraszamy na Rapid, zaczynamy, rozkręcamy coraz bardziej tą ligę. Myślę, że za tydzień już trochę więcej będziemy wiedzieć o poszczególnych faworytach. Chociaż tak naprawdę chyba dopiero za 2-3 tygodnie będą takie konkretne wiadomości odnośnie kluczowych drużyn w Redboxie. A w piątki póki co jeszcze nie puchar, ale startujemy w przyszły piątek z Ligą Maluchów. Rocznik 2005-2006 na boisku na Orliku Bugla. Zapraszamy na mecze. Jeżeli macie jakichś swoich chłopaków, którzy grają w takim roczniku, zapraszamy. Zgłoszenia jeszcze są. Do poniedziałku czekamy z nowymi zgłoszeniami. Co 2 tygodnie będą te mecze rozgrywane. Cyklicznie raz rocznik 2526, w następny tydzień rocznik 2728, co piątek Bugla, może ktoś się zgłosi. Miejmy nadzieję, bo formuła bardzo się spodobała na hali, gdzie w zeszłą zimę żeśmy taką ligę przeprowadzili. Fajnie można pograć z takimi drużynami, które się w lidze na co dzień nie spotykają, bo to inaczej troszeczkę działa, ale to już tajemniczeni wiedzą. I jeśli się sam pomysł podoba, to proszę dzwonić czy do Andrzeja, czy do mnie. My utrwalimy, czy tam przekonamy was do tego, że naprawdę warto się wpisać. Do zobaczenia.